Badaj tą panią. A czy przyszły wyniki pana Kowalskiego? Tak, przyszły. To połączy mnie pan z panem Kowalskim, tak? Centralny Szpital Kliniczny w Rakowicach. Gdzie pan Kowalski? Tak? Bardzo dobrze. Mówi ordynator oddziału zakaźnego profesor Kwiatkowski. Drogi panie, mam już wyniki pańskich badań. Jest pan bardzo chory. Jest pan chory na błonnicy, boleriozę, cholerę, dół brzuszki, dżumę, czerwonkę bakteryjną, gruźlicę, potężne zapalenie jelit, ospę wieczną, promienicę, gryśnicę, nosaciznę, odrę, udaremię, żężączkę, włośnicę, szalicę, ściepliznę. Jak by było mało, to jeszcze AIDS doszło. Ale spokojnie, niech się pan nie denerwuje, proszę się uspokoić, będziemy pana leczyć. W związku z tym, że będzie pan w naszej przychodni, proszę pana o podanie dokładnego imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numer PESEL, numer butów i obuwia bliźniego. Tak to po co? Tak to po co? Po co to się nogi nocą? A czasami pod pachami. A raz w roku to tego, nie? Wie pan, nie? Tak, tak, spokojnie, jest to wszystko potrzebne, żeby były zachowane procedury. Proszę bardzo, podaję pan. Antoni Kowalski, siostrzyczka, zapisuję. Datę miejsca urodzenia. 18 grudnia 1933 roku. A gdzie pan się rodził? Na łóżku. Na łóżku? Na łóżku chyba, nie na łóżku. No panie, co? Dokładnie tak, adres zamieszkania. Rakowice 16, dobrze. Nie będzie za długo trwało. Numer PESEL, a numer butów 43 czy 4? 8. 3, dobrze, zawsze pani 3. To by było to wszystko. Tak, tak, to jest potrzebne, proszę pana, bo jesteś pan w Centralnym Szpitalu Klinicznym prywatnie, a nie na NFZ jakiś tam czach, panie. To tu nie ma co. Wyznaczyliśmy panu, panie Kowalski, specjalną dietę naleśnikową. Pyta pan, czy pomoże panu? Pewnie, że pomoże, albo i nie pomoże. To może nie. Proszę pana, naleśnik to jedyna potrawa, która zmieści się w szparze pod drzwiami izolatki. To nie tyle, czekam pan. Branie mi się, że kto do siebie przyjdzie, tak? Bo nie dzieli już. No to mamy go z głowy. To możemy... To możemy go zaczynać, tak? Proszę pierwszego pacjenta poprosić do badania. Proszę pacjent do badania. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Kwiatkowski? Tak, pan Kwiatkowski. Pan co mini? Pan profesor Kwiatkowski. A pani? Co pani dopuszcza? Ja jestem pani Nowakowska. Bardzo pani Nowakowska, proszę, spocznie pani. No tak. Może postoję. Bardzo mnie spędzi, panie doktorze. Tak? Tak. Jestem bardzo zestresowana. A gdzie panią spędzi? No oczywiście między palcami. A którymi palcami? No dużymi. Aha. To myślę, że na te dolegliwości, tak, wszystkie na stres, na te świętynie, będzie najlepsze skierowanie do sanatorium. Wypisze pan skierowanie do sanatorium. Dziękuję. Pani Nowakowska, tak? Będzie bosko. Nie, 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 proszę pani. Ani bosko, ani busko, tylko Ciechocinie. Ciechocinie. Proszę bardzo, skierowany. No to możemy prosić następnego pacjenta.
Witam pana, co pan doleca? Panie doktorze, jak kocham się z żoną, to przed oczami pojawia mi się czerwone światełko. Jedziesz pan na rezerwie. Ja wiem, co to znaczy, a powiem panu jeszcze, jakby mało było tego, to mój Wacuś jest tak duży, że się ciągnie po ziemi. No, no, tylko po zazdrości. Panie, nie ma czego. Latem to się wytrzymam, ale zimą, jak sypią sól, chłód. To wielkie szczęście, że ona chyba zadowolona jest. Tak, zadowolona to ona była jak stał. Teraz to mogę tylko mogę chłostać. No, słucham pan, to proszę pana za parawan, obejrzymy, może coś zaradzimy. Proszę, za parawan ten. Tak, proszę. Panie, co za pytun, jakiego gadasz pan wyhodował? Panie, a siostrzyczka gdzie pan? Zapominanie pacjentów. A, Jezus Maria. Ale nogi to masz pan krzywe od małego? Nie, od kolan. Wie pan, był u mnie krasna wczoraj. Życzył z takim wielkim zwierzem i prosił, żeby go skrócić. O skierowanie do chirurga. A ja mówię, po co skracać? On mówi, panie doktorze, jak staje, to mnie przewraca. No, widocznie mniejszy ode mnie. Proszę bardzo, siada pan. Będziemy się zastanawiać, co dalej zrobić z panem. Ale powiem panu, że jeszcze 5 lat temu dowieszałem na nim wiadro z wodą i 100 metrów od studni do chaty spokojnie to zanosiłem. Teraz to się nie udaje. A teraz nie, jakoś tak nie wychodzi. W połowie drogi doktor, kolana mi siadają. No to wypisamy skierowanie do chirurga. Niech tego pytona skróci. A panie doktorze, czy taka operacja to jest bezpieczna? Jak każda operacja. I ta też jest niebezpieczna, niesie ze sobą pewne ryzyko. Powiem panu, na 5 udaje się 1. O mój Boże. Niech pan się nie martwi, bo szereg poprzedników pana przeszło na tamtą stronę. Jak pan chce się, ale to już ustali pan z chirurgiem. No, będę musiał się skierować, tak? Tak, jak najbardziej. Skierowanie do chirurga. Proszę bardzo. Proszę skierowanie, następnego możemy prosić. Dziękuję panie doktorze. A tam nie mamy pani? Nie mamy kawki. Wyszło. Nie ma. A tam tego nie ma. Wyłączyli, panie doktorze. Rany boskie jak w średniowieczu. Dobrze, prosimy następnego. Proszę następny pacjent. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, proszę, spocznie pan. Panie doktorze, popatrz pan. Ręce bardzo mi się trzęsą. I niewiele pamiętam. Muszę korzystać z kartki. Mogę? Może pan, może. Niedobrze, niedobrze. Będę z panem szczery. Po pierwsze, zbyt czysto ręcznie pan pierze, a po drugie, za dużo pan pije i pan. O. Panie doktorze, ja dużo nie piję i ja więcej rozlewam. Doktorze, tak? A jak przestanę pić, palić i pieprzyć, to dłużej pożyję. Owszem, tylko po co? A widzi doktor, mimo swojego wieku, ja wciąż oglądam się za spódniczkami. No to gratuluję. Dziękuję, ale nie pamiętam po co to robię, bo ja nie mam brudnych myśli, tylko seksowną wyobraźnię. Każdej nocy śnią mi się nagie dziewczyny. Jak biegają i wybiegają z pokoju. Niesamowite. I co? Chce pan, żeby ten syn zniknął? Nie, chciałem tylko spytać, co zrobić, żeby one tak drzwiami nie trzaskały. To jest najprostsze wyjście. Zamówił pan drzwi obrotowe. I nie będą trzaskały. Zapiszę panu
Na to wszystko zapiszę panu, co ja panu zapiszę. Siostro, co pisze? Marny Sybilowi? Marny Sybilowi. Dziękuję panie doktorze, a to na pewno pomoże. No pomoże, pomoże. A jak nie pomoże, to przyjdzie pan na tym razem. Proszę bardzo. Dziękuję panie doktorze. No, to możemy prosić. Przeciwko. A pani się dał? No, już nie ma tego teraz. Dzień dobry panie doktorku. Dzień dobry, witam panią. I co, stres minął? Och, nie mam stresu ani okresu. Panie doktorze, na mojej pisi włosy mi wyszły. Chyba w tym ciechocinku to mają twardą wodę. A ile pani... Jak często korzystała pani z zabiegu? No, tak 5, nawet 7 razy. I to przeważnie w nocy. No, 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 proszę pani. Na autostradzie też trawa nie rośnie. Najważniejsze w tym wszystkim to jest to, że pozbyła się pani stresu. No tak. A zapisze pani łyska. A kto po co? Czy znowu będzie miała pani puszyć to pisze? O, dziękuję. Proszę bardzo. No zaraz niech wyjdzie. Proszę bardzo. No możemy prosić następnego pani Małgorzatko. Małówko, no dobra. No dobra, siada pan, siada. Chciałem tylko tabletki na sen. Mówię, że tylko tu zapisywałem czopki, co nieskuteczne, za słabe. Za silne. Ojej. Budzę się rano, jeszcze z palcem w dupie. A to będzie o 5 szyjka. To bardzo dobrze. W pana wieku tak regularnie. Tak. Ale budzę się o 7 i jeszcze mnie bolą bioderka. Jak mówicie? Nie. Jak używam babę. I dlatego przyniosłem kar i mąż. Cały los. Do analizy. Nie kurwa, do degustacji. Jeszcze jedno. To podczas początku śmieszę bizny. A ile ma pan lat? 60, no co? A to co? Chciał tyczyć panu klaski w tym wieku? Wypiszę, proszę, z tymi słojami do laboratorium. Dziękuję bardzo. I co, to już ostatni? Ostatni. Ostatni. Do widzenia. Do widzenia, panu, do widzenia. Jeszcze chwileczkę pan zacieka, jeszcze nie wyszliśmy tutaj z panią Małgorzatką. Poczeka pan jeszcze chwileczkę. Tak. Wreszcie. A reszta pacjentów? Reszta pacjentów to później. Teraz to już skończyliśmy swoje. Tak. Nie ma lepszego, panie kochanie. Dyżur skończony, człowiek szczęśliwy, gdy wraca do żony. Chwila, chwila, panie doktorze. Tak pan pacjentów zostawić nie może. Ich zachowanie niepokój w nas budzi, więc jaką diagnozę masz pan dla tych ludzi? Diagnoza jest konieczna i dość prozaiczna. Wystarczy kuracja muzyczna.